do ściany. Będziesz tam na pierwszego też? Tak. Witam Państwa. Otwieram 50. sesję Rady Gminy Sobibórz. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność obrad na 15 radnych, 12 radnych obecnych. Izabela Cajska nieobecna, urlop. Rubel Stanisław nieobecny, urlop. Grzegorz Rewet jest w szpitalu. Na walczy z nadciśnieniem. Nie, proszę. Macie Państwo przed sobą porządek sesji zaproponowany przeze mnie. Proszę, czy są wnioski o zmianę porządku sesji? Najpierw Pan Burmistrz. Potem Pan Przewodniczący. Chciałbym zgłosić do porządku obrad 4 dodatkowe uchwały. Pierwszą uchwałę w sprawie przystąpienia gminy Sukuraz do realizacji projektu badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingu dla obszaru aglomeracji poznańskiej z uwzględnieniem wpływu sąsiednich powiatów. Drugą, czy nie wiem, czy omawiać i Państwo wiecie, tak? Kolejną w sprawie wyrażenia zgody na wspólne dokonywanie zakupów energii elektrycznej, czyli tak zwane zakupy grupowe energii. Trzecią w sprawie udzielenia pełnomocnictwa wójtowi gminy w związku z zaskarżeniem przez prokuraturę uchwały. I druga, podobnie, to jest kolejna uchwała zaskarżona przez prokuraturę rejonową w Poznaniu. Również udzielenie pełnomocnictwa wójtowi gminy. Jeżeli chodzi o Złotkowo, to w punkcie, który Państwo macie w porządku obrad, piąty, mieliśmy podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Złotkowie w rejonie węzła komunikacyjnego Złotkowo. Proszę Państwa, przedstawiliśmy ten problem, tą propozycję w zasadzie na komisji. Od razu może powiem, czym jest rzecz. Komisja podzieliła naszą opinię w sprawie konieczności dokonania pewnej zmiany, która będzie związana z wycofaniem tego projektu, ponieważ tereny, które objęte są tym planem, de facto należące do Agencji Nieruchomości Rolnej, prawie w całości, został nawiązany kontakt pomiędzy potencjalnym inwestorem, agencją a gminą. Jednak, aby to zaskutkowało zbyciem przez agencję na rzecz inwestora i możliwością realizacji inwestycji, konieczne są zmiany w zakresie wysokości, intensywności zabudowy, przebiegu dróg publicznych, a co za tym idzie, linii rozgraniczających i możliwością zagospodarowania jakby większym procencie tych działek. Ten plan dosyć długo czekał na możliwość uchwalenia. Czekał przede wszystkim na deklarację agencji w sprawie nieodpłatnego przekazania pasów drogowych. To tak naprawdę decydowało o tym, czy będzie ten plan możliwy do uchwalenia, czy też nie. Niemniej uznaliśmy to za na tyle interesującą propozycję, że postanowiliśmy przedstawić Państwu i na komisjach, i dzisiaj na sesji tą naszą propozycję, wnioskując o zamianę uchwały w sprawie uchwalenia planu na uchwałę Rady w sprawie dokonania zmian w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Już kiedyś taką uchwałę, podobną uchwałę podejmowaliśmy w sprawie innego planu, gdzie Rada wskazuje od razu nowe parametry do projektu i do automatycznie do wyłożenia, do publicznego planu. W jakim zakresie Rada od razu określa, w jakim zakresie powinna nastąpić zmiana planu. I chcielibyśmy zmienić brzmienie tego punktu 5 z uchwalenia MPZP na dokonanie zmian w projekcie MPZP. Dobrze.
Jeszcze jest propozycja zmiany, proszę. Ja chciałem zawnioskować o wycofanie punktu 21. Dotyczy to uchwały programu ochrony środowiska dla gminy Suchy Las. Z uwagi na to, że materiał ten otrzymaliśmy 7 dni przed sesją. Nie ma żadnej możliwości, aby spotkała się komisja i taki obszerny temat przeanalizowała. Nie było możliwości spotkania się z autorem. Dlatego uważam, że powinniśmy spotkać się na poziomie komisji i ten materiał przeanalizować. Poza tym to jest kolejna uwaga. Tak obszerny program nie jest realizowany i nie jest przygotowywany z dnia na dzień i można go było wcześniej przysłać do komisji, żeby komisja mogła się z nim zapoznać. Zastanawiamy, czy to nie ma związku z jakimiś procedurami, terminami. Nie, tak, jest możliwość wycofania tego punktu. Jeżeli się okaże jutro, że niestety popełniliśmy błąd, to najwyżej sesja nadzwyczajna, jeżeli to powodowałoby konieczność jakiegoś szybkiego działania. No ale to zakładamy, że tutaj nie ma żadnych niebezpieczeństw. To dotyczy 2.18, 2.21. Rysiu, to ty powinieneś. Jest pytanie do przewodniczącego, jakie jest twoje zdanie? Tak jest. Skoro szanowna komisja, takie głosy były, ażeby zapoznać się z powyższym materiałem na komisji, przeanalizować, porównać go z tamtym, który był 4 lata temu uchwalany, no to po prostu nie stoi na przeszkodzie, żeby taką, o ile szanowny pan przewodniczący za taką komisję pozwoli. Da to pod głosowanie. Proszę? Dam to pod głosowanie. Tak. Jak Rada wyrazi na to i Pan zgodzi, żeby dodatkowe posiedzenie komisji, to jestem za. Dobrze, do następnej sesji. W takim razie tak, zaczynamy od Złotkowa. Kto z Państwa jest za tym, aby w miejsce punktu 5, który obecnie mamy, wpisać nowy punkt, a mianowicie uchwałę w sprawie dokonania zmian w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Złotkowie w rejonie węzła komunikacyjnego. Zanim przeprowadzę głosowanie, dopowiem, że to było omawiane na komisji komunalnej. Nie ma przewodniczącego Rewersa, więc no, nie sposób tutaj, że on by na pewno powiedział to samo co ja, że to było szeroko omawiane i radni wtedy się zgodzili na taki, że tak powiem, ruch uchwałami, a jednocześnie urbanistyczny, który docelowo może przysporzyć gminie solidnego, dużego, wielkiego inwestora. O takim się rozmawia. W takim razie, kto jest za tym, aby zamienić, tak jak powiedziałem, uchwałę wymienioną w punkcie 5 na nową, której typu przed chwilą przeczytałem. Kto jest za? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jednogłośnie dokonano zmiany tego punktu na nowy. Teraz tak, o wprowadzeniu nowych uchwał, które przed chwilą wymienił wójt gminy. Kto jest za tym, aby wprowadzić 4 uchwały, które wójt gminy przedstawił przed chwilą Państwu. Przypomnę, że to jest tak, w sprawie przystąpienia przez gminę Suchy Las do realizacji projektu badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingu dla obszaru aglomeracji poznańskiej. Drugi projekt jest w sprawie wyrażenia zgody na wspólne dokonywanie zakupów energii elektrycznej. I 2, pełnomocnictwa w sprawie skarg prokuratury na uchwały Rady Gminy. W takim razie, kto jest za tym, aby te uchwały weszły do porządku sesji? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 radnych jednogłośnie. I teraz wniosek radnego Krzysztofa Pilasa. Kto jest za tym, aby uchwałę wymienioną w punkcie 21 w sprawie programu ochrony środowiska dla gminy Suchy Las wyłączyć z tego porządku sesji i przenieść na następną sesję? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 radnych jest za tym, aby wyłączyć tą uchwałę, czyli jednogłośnie wyłączamy ją z porządku sesji. Nowe uchwały, które zaproponował wójt, proponuję, żeby weszły do porządku sesji w punkcie. I tak, 21, 22, 23, 24. Przeczytałem. 20,
24. To jest kolejna z tych bieżących uchwał, ostatnia 24. W takim razie, kto z Państwa jest za przyjęciem w całości takiego porządku sesji z dołączeniami, dołożeniami, jakie przed chwilą ustaliliśmy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, 12 radnych za jednogłośnie przyjęło nowy porządek sesji. Mamy przed sobą projekty protokołów z dwóch poprzednich sesji Rady Gminy Suchy Las. W takim razie, kto z Państwa jest za? Jakie są propozycje zmian do lub uwagi do protokołu z 29 maja 2014 roku? Jest? Jest drobna uwaga, strona? Na piątej stronie pod koniec wystąpienia pana wójta już ostatnich dwóch linijkach, czy trzech jest, proponuję objąć planem drugą część terenów Skanskiej. Skanski jest napisane. Albo Skanski, albo firmy Skanska, bez odmienienia, ale terenów Skanski to nie jest prawidłowe określenie, jeżeli się Ania do mnie zgodzi. To jest wystąpienie pana przewodniczącego Angielicza, trzy linijki albo Skanskiej, czy tam jeszcze jest raz, czy dwa, podobnie powtórzone, albo żeby nie było wątpliwości, firmy Skanska i wtedy... Gdzieś jeszcze raz? Teraz wybierz. Aha, jeszcze jest na stronę wcześniej. Na stronie czwartej, na samym dole. Skansce. Tak. Jakie jeszcze są uwagi do tego protokołu? Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z 29 maja 2014 roku? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dwanaście. Jednogłośnie przyjęto protokół z 29 maja z poprawkami i protokół z 12 czerwca 2014 roku. Uwagi? Kto ma uwagi do protokołu? Nie ma, nie widzę. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu z 49 sesji Rady Gminy Suchy Las 12 czerwca 2014 roku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12 radnych za jednogłośnie. I przechodzimy do uchwał planistycznych, trzech uchwał planistycznych. Pierwsza dotycząca miejscowości Biedrusko. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Biedrusko dla działki o numerze ewidencyjnym 45 przez 2. Powiem, że to było też omawiane na komisji komunalnej. Pani Małgorzata Ratajczak przy współudziale wójta i wicewójta szeroko omawiała zmiany oraz poszczególne etapy wykładania do publicznego wglądu po uwagach, które były wnoszone przez głównie przez mieszkańców. Ale mamy panią Małgosię i panią urbanistę. Proszę o wprowadzenie w tym temacie. To znaczy przedstawiamy plan czy procedurę? Drugi przedstawiamy plan, tak. To ja poproszę panią urbanistę, panią Magdalenę Czmil. Do przystąpienia sporządzenia planu Rada przystąpiła w styczniu 2013 roku. Na wniosek tak o zmianę obowiązującego planu z 2009 roku. Generalnie zmiana miała dotyczyć zmiany terenu, który w starym planie był przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Dodatkowo w starym planie wpisany był zakaz lokalizacji więcej niż jednego lokalu mieszkalnego w budynku. Tutaj wnioskodawcy stwierdzili, że jest to w pewien sposób naruszenie prawa, chociaż tutaj nie do końca przyznano im rację, ale tak, ale zmiana też tego dotyczyła. Generalnie pozostaliśmy przy przeznaczeniu w większości przypadków takim, które było ustalone w starym planie. 70%
powierzchni tego planu to jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. I tutaj zagregowaliśmy tereny, na tereny, na których dopuszczona jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie szeregowej i bliźniaczej oraz inne tereny, gdzie jest zabudowa w formie bliźniaczej i wolnostojącej. Zrezygnowano z zabudowy wielorodzinnej. Plan został trzykrotnie wykładany. Tak jak pan przewodniczący powiedział, wpływały wnioski najpierw społeczeństwa, później inwestora sąsiednich, na sąsiednich nieruchomościach. Szczegółowo mamy w uzasadnieniu, to nie trzeba. Szczegółowo, jak przebiegały poszczególne złożenia i uwagi mamy opisane w uzasadnieniu, a poza tym widzimy to. Tak, dodatkowo została wprowadzona zieleń izolacyjna pomiędzy terenem usługowym, żeby oddzielić teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Wprowadzone zostały strefy, gdzie nie można lokalizować podświetlanych i świetlnych urządzeń reklamowych oraz szyldów, tak aby chronić mieszkańców tego terenu. Myślę, że tutaj na szczegółowe pytania mogę odpowiedzieć, pozostaje do dyspozycji. Głównie chodziło o to, że zamieniliśmy budownictwo wielorodzinne na jednorodzinne, tak? Tak, tak. To była generalna zmiana. Zabudowy jednorodzinnej, możliwość budowania budynków z możliwością budowania w nich dwóch lokali. To wykreślono ten zapis o zakazie, tak? Nie, tak, definicja budynku mieszkalnego pozostaje w prawie budowlanym, które dopuszcza te dwa. Ja ogólna, przy okazji zrobiliście tam pewne kosmetyki z ogrodzeniami, z reklamami, tak, na skutę wypadku. I z dostosowaniem tak, tego planu do obowiązujących przepisów prawa, ponieważ ustawa z 2003 roku została tam wielokrotnie zmieniana. I tutaj... Planu też się zmieniało. Tak, w trakcie. Od 2009 roku zmieniła się tutaj na przykład wskaźnik intensywności zabudowy, który... Czy są pytania do pani urbanistki? Wzajemne pytania? Nie. W takim razie przechodzimy do załącznika numer 2. Który brzmi: rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag, o których mowa w artykule 17 punkt 14 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jak zwykle będziemy, proszę Państwa, głosowali punkt kolumnę numer 6. Dla porządku podam, że Komisja Komunalna głosowała i przyjęła takie samo stanowisko w swoim głosowaniu, jakie zajął w zakresie poszczególnych uwag wójt gminy. Czytam pierwszą uwagę. Zmiana powierzchni biologicznie czynnej na terenach U i UKS na 25% powierzchni działki. Kto jest za przyjęciem tej uwagi? Czyli uwzględnieniem chciałbym powiedzieć. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dziesięć. Kto się wstrzymał? Brakuje mi jednego głosu. Powtarzam głosowanie. Kto jest za przyjęciem tej uwagi? Jeden. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Ręka zlała się z głową. Uwaga nie została uwzględniona. Uwaga numer dwa. Ograniczenie powierzchni szyldów i reklam świetlnych oraz podświetlanych zlokalizowanych na terenach U i UKS do 5 m² dla pojedynczego szyldu lub reklamy. Rozstrzygnięcie wójta jest opisane w kolumnie numer 3. Przeprowadzam głosowanie. Kto jest za uwzględnieniem tej uwagi? Nie. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Kto się wstrzymał? Zero. Uwaga nie została uwzględniona. Uwaga wymieniona w punkcie numer 3. Wprowadzenie zapisu o indywidualnym wyborze sposobu odprowadzania wód opadowych i roztopowych na własny teren nieutwardzony do własnego zamkniętego systemu drenażowego i zbiornika bezodpływowego w obrębie działki albo podłączenie do sieci kanalizacji deszczowej. O rozstrzygnięciu wójta jest napisane tak, jak już mówiłem w kolumnie numer 3. Kto jest za uwzględnieniem tej uwagi? Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Kto się wstrzymał? Jeden radny się wstrzymuje. Uwaga, nie została uwzględniona. Uwaga wymieniona w punkcie numer 4. Zmiana zapisu paragrafu 8 ustęp 1 punkt 4 dotyczącego intensywności zabudowy, ponieważ intensywność zabudowy nie jest tożsama z powierzchnią zabudowy.
Rozstrzygnięcie jest, jak zwykle, w kolumnie numer 3. Kto jest za uwzględnieniem tej uwagi? 0. Kto jest przeciw? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 radni przeciw. Uwaga nie została uwzględniona. I uwaga wymieniona w punkcie numer 5. Zmienić w sposób precyzyjny zapis paragrafu 11 punkt 3 dotyczący budowy ogrodzenia pełnego, co jest niezgodne z zapisami paragrafu 4 punkt 1 zakazującym takiego rozwiązania. I znowu wyjaśnienie w punkcie numer 3. Kto jest z radnych za uwzględnieniem tej uwagi? 0. Kto jest przeciw? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kto się wstrzymał? Jeden radny wstrzymuje się od głosu. Uwaga nie została uwzględniona. Mamy jeszcze załącznik do uchwały numer 3 i o tym proszę przewodniczący komisji. Komisja Finansowa Budżetowa zapoznawała się z paragrafem 14 mówiącym o ustaleniu wysokości stawki od jednorazowych opłat, wzrostu wartości i załącznikiem numer 3 i jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w tym zakresie. Pytania do załącznika numer 3? Nie ma. Czy są jeszcze jakieś inne pytania w sprawie uchwały, do projektu uchwały? Jestem lekko zawalony, bo muszę pisać. Dzisiaj się krótko pisze numer. W takim razie czytam Państwu projekt uchwały. Uchwała nr 50/518/2014 Rady Gminy Suchyla z dnia dzisiejszego w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Biedrusko dla działki o numerze ewidencyjnym 45/2. Kto jest za przyjęciem tego planu, podjęciem tej uchwały? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 za. Kto jest przeciw? Nie jest przeciw. Kto się wstrzymuje? Jeden radny wstrzymuje się od głosu. Uchwała została podjęta. I kolejny, proszę Państwa, to jest na czysto, to muszę włożyć. Projekt uchwały, tutaj, o której mówił dość już na początku wójt, w sprawie dokonania zmian w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Złotkowie w rejon węzła komunikacyjnego Złotkowo. Było omawiane na komisji szeroko. Czy jeszcze ktoś w tej sprawie? Pan wójt już powiedział. Chodzi o komasację czterech działek z tego planu, likwidację dwóch dróg oraz przeznaczenie tego czerwonego z tym krzyżykiem, z tym kopertą, co to jest dominanta, na tereny. Pani Małgosia mi pomoże. Na wiele. Tak. Połączyć te tereny w jeden obszar, bo inwestor jest zainteresowany obszarem w granicach 20 hektarów i to właśnie daje te 20 hektarów. Proszę, opinię komisji znamy wójta, ja bym chciał usłyszeć opinię sołtysa, czy coś na ten temat. Sołtys jest wywołany. Czy coś na ten temat muszę powiedzieć? Znaczy mieszkańcy dostali do wiadomości ten plan, wszystko było wywieszone, żadnych uwag ja jako sołtys nie dostałem, więc myślę, że nie powinno być z tym żadnych problemów. Oczywiście wszystkie informacje były na tablicach ogłoszeń. A na ten temat rozmawiałem również z Grzegorzem, z radnym. Myślę, że temat z mojej tutaj strony jest wyczerpany. W takim razie czytam projekt uchwały. Uchwała nr 50/519/2014 Rady Gminy Suchyla z dnia dzisiejszego w sprawie dokonania zmian w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Złotkowie w rejonie węzła komunikacyjnego Złotkowo. Kto jest za podjęciem tej uchwały? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 radnych za, jednogłośnie. O, teraz projekt uchwały dotyczący miejscowości Golęczewo w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu w Golęczewie na terenie działek o numerach ewidencyjnych 278/1/3. Było to opiniowane na komisji komunalnej. Komisja
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały. Wszyscy czytali, idziemy tam, zmieniamy przeznaczenie z dotychczasowego na tereny oświaty, tak? Dobrze mówię? Idziemy w kierunku terenów oświaty, tak jest. Czy ktoś w tej sprawie chce zabrać głos? Na komisji mówiliśmy, że jest zapotrzebowanie coraz większe na taki teren oświaty w kierunku szkoły podstawowej w Oleczewie. O, tu będę mówił do pana Majkowskiego, do pani radnej. I wszyscy przychylili się do tego wniosku mieszkańców i wsi, tak, żeby właśnie taki teren już tam organizować i ewentualnie do, co do budowy szkoły, no to będziemy, czy ta rada będzie rozstrzygała już w przyszłej kadencji, ale teren będziemy mieli przygotowany i będziemy gotowi na zwiększenie się ilości młodych mieszkańców Oleczewa oraz chęć chodzenia do szkoły, czy rodzice puszczają, jak to się nazywa, do szkoły? Posyłania przez rodziców swoich dzieci do szkoły, bo jak się okazuje, nie wszystkie dzieci z Goleczewa uczą się teraz w Goleczewie. Jeszcze gdzieś tam po innych szkołach też się jak gdyby atrakcyjni też oświatowo Goleczewa. Czytam projekt uchwały. Uchwała nr 50/520/2014 Rady Gminy Suchila z dnia dzisiejszego w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Goleczewie na terenie działek o numerach ewidencyjnych 278/1 i 278/3. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, 12 radnych za, jednogłośnie. Dobrze. I przechodzimy do uchwał finansowych. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dotacji. Do widzenia, dziękujemy, panie Leży. Dotacji przedmiotowych na rok 2014 dla Gminnego Zakładu Budżetowego. To było wydawane, tak? Proszę, tutaj. Pod koniec sesji będziemy mieli inną uchwałę z tym związaną, bo tak w zasadzie z tamtej będzie wynikała z połączenia dwóch jednostek budżetowych w jedną, zakład budżetowy. I w związku z tym należało dokonać analizy i koszty utrzymania określić metra kwadratowego i stopni. Ta uchwała komisja jednogłośnie pozytywnie, licząc z tym, że będzie to działało i sprawniej, i być może trochę taniej. Pytania? Ja mam tylko pytanie, 10 zł czego? Czego? Euro, dolarów, złotych? Gdzie? No, w paragrafie pierwszym. 10. Nie, no pisze 10. Aha, 10. Kropka. Dobrze. 10 kropka. Wyżej masz, dodaje się. Dobra, dobra, wycofuję się. Nie ma pytań? Czytam projekt uchwały. Uchwała nr 50/520/2014 Rady Gminy Suchila z dnia dzisiejszego zmieniająca uchwałę nr 40/413/13 Rady Gminy Suchila z 24 października 2013 roku w sprawie dotacji przedmiotowych na rok 2014 dla Gminnego Zakładu Budżetowego. Kto jest za podjęciem? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 12 radnych za. Kolejny projekt uchwały, też finansowy, w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Suchila na lata 2014-2029. I tu o opinię proszę pana przewodniczącego na początek. Komisja Finansowo-Budżetowa z udziałem pani skarbnik, pana wójta, pana wicewójta zapoznała się szczegółowo na odwrocie projektu uchwały. Mamy zmiany, ale tutaj otrzymaliśmy również na komisji i wszyscy radni na sesję bardziej szczegółowo to rozpisane na wszystkie lata
i przy jednym głosie wstrzymującym komisja pozytywnie zaopiniowała. Czy są pytania w tej sprawie? Państwo radni z lewej mojej strony? Państwo radni z prawej mojej strony? Radny Krzysztof? Nie. Czytam projekt uchwały. Jeszcze nie. Uchwała Rady Gminy nr 50 przez 522 przez 2014 Rady Gminy Suchyla z dnia dzisiejszego, zmieniająca uchwałę nr 42 przez 448 przez 2013 Rady Gminy Suchyla z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchyla na lata 2014-2029. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11 radnych za. Kto jest przeciw? Jeden przeciw. Dziękuję. Kto z kworum? Uchwała została przyjęta, podjęta. Muszę zobaczyć, to jest napisane w regulaminie. Kolejny projekt uchwały, tym razem projekt uchwały zmieniający uchwałę budżetową. Ona jest między innymi konsekwencją poprzednio przyjętej przez nas już uchwały oraz wprowadza nowe zadania, które będą realizowane w następnych latach budżetowych. Ale o opinię proszę Komisji Finansowej Budżetowej. Komisja Finansowa Budżetowa również szczegółowo omówiła, było wiele pytań, wyjaśnień i ostatecznie przy jednym wstrzymującym się głosie pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. Czy są pytania szczegółowe? Nie, tylko dopowiem, że Komisja Oświaty, Kultury i Sportu przyjrzała się jednemu wydatkowi, to jest dotacja do Centrum Kultury i ta dotacja została zaopiniowana 100% pozytywnie. Dziękuję. Czytam projekt uchwały. Uchwała nr 50 przez 523 przez 2014 Rady Gminy Suchyla z dnia dzisiejszego. Zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Suchyla na rok 2014. Kto jest za? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, 12 radnych za, jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały w sprawie wraca jak bumera. W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Golęczeniu. Wraca po raz któryś na pod obrady sesji. Komisja Finansowa? Jednogłośnie pozytywnie. Są pytania do tej sprawy, do tej uchwały? Nie ma, czytam projekt uchwały. Uchwała 50 przez 524 przez 2014 Rady Gminy Suchyla z dnia dzisiejszego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Golęczynie. Kto jest za? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenastu. Kto jest przeciw? Przeciw, jeden. Uchwała została podjęta. Teraz do ponownie Golęczewo, tylko w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane do zabytku położonego w miejscowości Golęczewo przy ulicy Lipowej 3. Też było omawiane na Komisji Finansowo-Budżetowej. Tak jest, komisja pozytywnie zaopiniowała, jednocześnie sugerowała, żeby w następnym budżecie, bo to jest całość przeznaczonych środków w tym roku, przeznaczyć trochę więcej tych środków, bo ci właściciele tej nieruchomości kilkaset tysięcy przeznaczają na remont. 20 tysięcy jest to takie właściwie, można powiedzieć, kropla w morzu, ale to jest kwestia przyszłorocznego budżetu. O ile pamiętam, to 300 tysięcy była kwota wymieniana, ale nie jestem pewien. Tak, coś o takiej kwocie. Na pewno 3 z przodu, 300 tysięcy. Pan sołtys wie, panie radny, o kogo chodzi. To jest za figurą. Tak, jak się spotykamy generalnie na 11 listopada na wprost budynek bardzo ładny i faktycznie przydałoby się, żeby nie tylko on oczywiście uległ remontowi. Obecny kolor żółty. Elewacji.
Czytam projekt uchwały. Uchwała nr 50/525/2014 Rady Gminy Sugielas z dnia dzisiejszego w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 1833/A z dnia 30 czerwca 80 roku znajdującym się na terenie gminy Sugielas w miejscowości Golączewo przy ulicy Lipowej 3. Kto jest za? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, 12 radnych za. Jednogłośnie podjęto tą uchwałę. Kolejny projekt uchwały w sprawie zasad korzystania z pomieszczeń gminnych obiektach użyteczności publicznej, myśli w placówkach oświatowych. Czy to było opiniowane? Nie. U nas? Na Komisji Finansowo-Budżetowej? To w takim razie, czy są pytania do tego projektu uchwały? Nie widzę. Czytam projekt uchwały. Uchwała nr 50/526/2014 Rady Gminy Sugielas z dnia dzisiejszego w sprawie zasad korzystania z pomieszczeń w gminnych obiektach użyteczności publicznej, placówkach oświatowych. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Raz, dwa, trzy. Czyż to? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 radnych za, jednogłośnie. I kolejny projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez wójta gminy Sugielas w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy na okres do 3 lat. Podkreślam to do, ponieważ mimo, że uchwała dotyczy małej powierzchni i do 3 lat, to wywołała dyskusję na komisji chyba finansowo-budżetowej, w której brali udział tak, radni, pan Andrzej. W pierwszym momencie stwierdziliśmy, że jako komisja, że trzeba to pozytywnie zaopiniować, ale potem w wyniku dyskusji właśnie szerokiego grona radnych, którzy stwierdzili, że ten budynek jest bardzo mało estetyczny, wręcz prawie że ruina. W związku z tym komisja, głosując pozytywnie, sugeruje, żeby w uzasadnieniu dodać taką uwagę, żeby w umowie, którą pan wójt będzie sporządzał, zastrzec również odpowiedni punkt, który będzie wymuszał na inwestorach, właścicielach estetykę tego, poprawę estetyki tego obiektu. Jeżeli to nie zostanie wykonane, to zastanowienie się, czy tą umowę, że tak powiem, kontynuować. To było, że tak powiem, gremialne wystąpienie radnych. Wszyscy mieli, radni z Biedruska i radna Dziewczas i my wszyscy mieliśmy takie same poglądy na ten obszar. Także tutaj sygnał do wójta, żeby to, panie wójcie, odpowiednio w umowie tym najemcom, czy tam, jak oni się nazywają, nie wiem, przedstawić. To odpowiada właśnie ustalom. Dzierżawcy. Czytam projekt uchwały. Uchwała nr 50/527/2014 Rady Gminy Sugielas z dnia dzisiejszego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez wójta gminy Sugielas w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy na okres do 3 lat. Kto jest za podjęciem? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i jedenaście. Za 11. Kto jest przeciw? Przeciw. Za. Kto się wstrzymał? Jeden radny wstrzymuje się. I to jest, proszę państwa, uchwała została podjęta. I teraz projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu lokalu do 25 lat. Wszyscy wiedzą i widzą, czego dotyczy ten lokal. Lokal dotyczy lokalu użytkowego, w którym, że tak powiem, rezyduje doktor budowy, tak? Panie wójcie Świerkowski? Tak. Też było dość długo o tym mówione na komisji finansowo-budżetowej. Bo chodzi o to, żeby osoba, która dzierżawi, mogła zainwestować odpowiednie środki i właściwie ryzyko on ponosi, bo gdyby wcześniej zrezygnował, to wtedy te przez niego nakłady poniesione pozostaną jakby w budynku. Dotyczy to oczywiście wszystkich nakładów na budowlanych
stały, a nie ruchomy węgli, bo to już są. Poza tym, jak to też argumentował wójt Świerkowski, lekarz jest młodym lekarzem, chce funkcjonować długo w Chludowie i chce mieć zagwarantowaną odpowiednio długą dzierżawę po to, żeby mógł też odpowiednio się tam, że tak powiem, urządzić jako lekarz. I materialnie, i również społecznie, i poczuć stabilność też ze strony urzędu gminy. Tak to jest. Poczekajcie, wypiszę projekt uchwały. Czytam projekt uchwały. Uchwała numer 55/528/2014 Rady Gminy Suchy-Las dnia dzisiejszego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez wójta gminy Suchy-Las w trybie bezprzetargowym umowy najmu lokalu na okres do 25 lat. Kto jest za? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, 12 radnych za, jednogłośnie. Też było omawiane na komisji, czy tak, na rady masowej, czy komunalnej. Czego dotyczy, wiadomo, przesunięcia przejścia dla pieszych, które obecnie jest w rejonie budynku, w którym zamieszkuje radny Tasarz. Prości, nie mogłem tego opisać. A to znaczy, że radny Tasarz musi włączyć do działania? Nie, to nie jest to ja. Wielkie ryzyko. Czytam projekt uchwały. Ja mogę? Aha, sorry, tak, tak. Ja chciałem tylko po raz kolejny złożyć ubolewanie, że to gmina musi finansować, a nie powiat. No myśmy też na komisji sobie porozmawiali o tym, ale... Tak. A tak na końcu czterech lat to bym chciał wiedzieć, co ten powiat nam zrobił. Nie, co byśmy mu zrobili. Albo co myśmy jemu zrobili. No to już wiemy. No. Najważniejsze, że będzie przejście i będzie bezpieczne dla mieszkańców, użytkowników. Wyższym racją, tylko że racją stanu, ale wyższym racją. Uchwała numer 50/529/2014 Rady Gminy Suchy-Las z dnia dzisiejszego w sprawie przyjęcia zadania zarządzania drogą. Kto jest za podjęciem? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć, 12 radnych za, jednogłośnie. Podjęto uchwałę. Teraz do przystępujemy do kolejnej uchwały. Projekt uchwały w sprawie nagród za osiągnięte wyniki sportowe. I proszę, otwieram dyskusję. Wiem, że to było opiniowane na komisji, tak, Pani Marszałkowie? Komisja się zajmowała tym tematem, tak? No tak? Tak, no. Za chwilę przedstawię kalendarium, jakie było. Próba zmiany regulaminu, jeśli chodzi o wyniki sportowe i nagród wójta, była podjęta już wcześniej, w ubiegłym roku, ale słyszeliśmy, że nie ma takiej potrzeby. Natomiast obowiązujący regulamin doprowadzał do dużych nieporozumień w środowisku sportowym. Zawsze po każdym takim rozdaniu można było usłyszeć w kuluarach mnóstwo osób niezadowolonych i to niezadowolenie nabierało coraz bardziej w siłę. Dlatego też komisja nie odpuściła tego tematu i w tym roku chcieliśmy naprawdę zmierzyć się z tym regulaminem. Doprowadziliśmy tutaj na tej sali do wspólnego spotkania wszystkich klubów sportowych, oczywiście tych klubów sportowych, które chciały przyjść na zaproszenie i wspólnie rozmawialiśmy na temat zmiany regulaminu i takim sukcesem było to, że wszyscy stwierdzili, że ten regulamin powinien ulec zmianie. Był to już duży krok naprzód, bo jak wspomniałem, w ubiegłym roku słyszeliśmy, że takiej potrzeby nie ma. Został ogłoszony termin, gdzie kluby sportowe miały zgłaszać do referatu oświaty swoje propozycje zmiany regulaminu. I tutaj moje zdziwienie,
że tylko jeden klub sportowy, czyli Suchary, Suchy Las, złożyły taki wniosek, pozostałe kluby nie zajęły stanowiska. Odbyło się później kolejne spotkanie, spotkanie bardzo emocjonalne, gdzie referat oświaty przygotował propozycję, nie uwzględniając propozycji Sucharów, twierdząc, że niezgodne z konstytucją, niezgodne z prawem. Wtedy oto użyłem takich słów, że należałoby, znaczy komisja nasza powinna mieć taką możliwość dwóch opinii prawnych, niezależnych, żeby dwóch prawników wypowiedziało się na ten sam temat, bo mieliśmy opinię tylko i wyłącznie ze strony urzędu, że jest niezgodne z prawem, a nie mieliśmy z drugiej strony. Pozostaje do wyjaśnienia, kto miałby za taką opinię zapłacić, jaki tryb przyjąć i tak dalej. To emocjonalne spotkanie się skończyło. Na tym spotkaniu był pan Czupryniak wtedy obecny, który chyba dzisiaj jest na sali, także wie, jak to spotkanie się odbyło. I mieliśmy procedować dalej i ku mojemu zdziwieniu w materiałach otrzymaliśmy gotowe projekty przygotowane przez referat oświaty, w których już komisja nie uczestniczyła. Natomiast na ostatnim posiedzeniu komisji omawialiśmy te dwa projekty. Przez biuro rady zaprosiłem wszystkie kluby sportowe, żeby przyszły na to spotkanie. I tutaj też wielkie zdziwienie, przybył jeden klub sportowy, który reprezentuje karate. Pozostałe kluby na to spotkanie nie przybyły. Było wiadomo, jaki temat jest spotkania, czyli że omawiamy uchwały Rady Gminy i zaproszenia były formowane przez Biuro Rady. O wynikach głosowania nad poszczególnymi uchwałami powiem później i to takie było kalendarium wydarzeń, jeśli chodzi o regulamin nagród i stypendiów sportowych. To koniec Pana wypowiedzi? Tak, na tym etapie tak. Kontynuujemy dyskusję. Pan Radny się zgłasza. Myśmy, jeżeli chodzi o stronę finansową, omawiali, tylko czy zapoznali się na komisji, tutaj nie było jakiegoś formalnego głosowania. Natomiast jeżeli Pan Przewodniczący pozwoli, jakby, ponieważ uczestniczyłem w tych posiedzeniach, obradach jako obecnie Przewodniczący Rady Sportu Gminy Suchy Las, ta rada została powołana na wiosnę tego roku, jako kolejna co dwa lata jest taka powoływana. Procedura jest taka, że wójt zaprasza do udziału w takim spotkaniu wszystkie kluby. Potem z tego grona jest wybierane 7-osobowe gremium. Na to również nie wszystkie kluby na to spotkanie przyszły, albo też nie wytypowały swoich przedstawicieli. No, została wybrana Rada Sportu, bo taka jest, że tak powiem, funkcja pana wójta. I ponieważ, tak jak tutaj kolega Krzysztof wspomniał, no były te dwa spotkania takie na wiosnę emocjonalne i dalej miały odbywać się procedury, ale w wyniku tych propozycji do klubów przy pierwszym wpłynął jeden wniosek, przy kolejnym spotkaniu żaden, pan wójt uznał, że by Rada Sportu nad tym się pochyliła, tak to nazwijmy. Myśmy odbyli spotkanie takie w własnym gronie trzykrotnie. Odbyliśmy spotkanie ze wszystkimi dyrektorami szkół w gminie, no ponieważ w dużej części ten nasz gminny sport to jest sport szkolny jednocześnie. I poza różnymi propozycjami, które będziemy przedstawiali panu wójtowi, innymi związanymi z działalnością sportową, zapoznaliśmy się z tym, jak to funkcjonuje w okolicznych gminach, jak to funkcjonuje w powiecie. Żeśmy zaczerpnęli do tej propozycji właśnie z tych innych również samorządów. Sporządzona została taka propozycja, potem ją radca prawny zaopiniował. Została ta propozycja uchwały skierowana do Komisji Oświaty. Tak jak tutaj kolega Krzysztof wspomniał, kluby zostały poinformowane o tym, no bodajże około tam 10 dni przed posiedzeniem komisji. No i znowu pojawił się jeden klub, pozostałe nie. I trochę jestem teraz zdziwiony, że wpływają jakieś pisemne uwagi, kiedy no jeżeli była taka propozycja, trzeba moim zdaniem było je wtedy kierować, bo wtedy można było cokolwiek jeszcze dyskutować czy zmieniać. No, teraz poprawiać w czasie
sesji. Poza tym staraliśmy się, żeby to było jak najmniej konfliktowe. Jeżeli Państwo mają uwagi Pana Czubryniaka z Delfina, ja nie chcę tutaj omawiać, jak będzie trzeba, to szczegółowo mogę powiedzieć o kilku rzeczach, ale staraliśmy się przede wszystkim jako Rada Sportu, żeby było jak najmniej takich no, niejasnych sformułowań, bo przede wszystkim w regulaminie nagród są określone grupy, kategorie wiekowe i kwoty, ale również Pan Wójt może przyznać tę nagrodę poza tym, że tak powiem, bo przecież każdą Wójt może przyznać każdemu mieszkańcowi gminy, który w jakiś sposób się wyróżni, nagrodę i nie musi to być ujęte czy w tym, czy w innym regulaminie, jeżeli ta osoba, czy ten mieszkaniec będzie w jakiś szczególny sposób się zasłużył dla gminy. Natomiast staraliśmy się, żeby to były rzeczywiście wybitne sportowe wyniki i uważaliśmy, że powinny być przy tej samej puli finansowej powinny być podniesione, bo jeżeli jakiś sportowiec rzeczywiście wybitny no miałby dostawać, tak jak było poprzednio, 200 albo 300 zł, a były już nawet takie propozycje, żeby 100 zł dostawać, no to uważaliśmy, że nagroda w wysokości 100 czy 200 zł dla kogoś, kto z regulaminu ma zajmuje jakieś miejsce medalowe na Mistrzostwach Świata czy Olimpiadzie, byłaby chyba z pozycji gminy Suchy Las trochę mało poważna. Ja chciałam zapytać, czy no ta absencja nie wynikała, ta nieobecność przedstawicieli nie wynikała z okresu urlopowego? Nie, bo wiemy, że pan Krzysztof też, że wielu odebrało to. Ale jak nie przyszli, no to chyba uznali, że to wszystko jest prawidłowo, jeżeli nie mieli żadnych uwag i nie przyszli na to. I pan Krzysztof. Znaczy tak, nikt się przede mną nie usprawiedliwiał, dlaczego nie był. To tak samo możemy to porównać do tego pierwszego okresu, gdzie każdy mógł złożyć propozycję, a złożył tylko klub Suchary. W projekcie omawiania tego, czy jednego i drugiego dokumentu, wszyscy radni z Komisji Oświaty otrzymali opinię klubu sportowego Suchary. Taka opinia do tych uchwał została sporządzona i każdy z radnych w swoich materiałach taką opinię miał. Czy brał ją pod uwagę, czy nie brał, to należy zapytać na posiedzeniu komisji, jak omawialiśmy tę uchwałę. Tak, jak omawialiśmy tę uchwałę. Samego przedstawiciela też nie było, mówię, bo tylko był jeden przedstawiciel na i to karata. I tak de facto w tych wszystkich propozycjach została dokonana kosmetyczna zmiana w końcowej części.